tym, co się robi, w tym długim okresie przygotowawczym, no niestety takie zachowanie jak dzisiaj, agresja nieprawdopodobna, zagraża życiu kibiców, no i również zawodnikom. No myśmy się rozgrzewali, padła ogromna śruba na parkiet, jest to rzeczywiście, ja uważam, w ogóle dla polskiego sportu to, co się dzieje w tej chwili, to jest tragedia. Na pewno trzeba podjąć jakieś kroki, jak one będą wyglądały, na pewno to nie jest w gestii naszej, ani trenerów, ani działaczy, to musi być podjęta decyzja gdzieś wyżej, no bo tak dalej być nie może. Niedługo dojdzie do tego, że w ogóle nie będą mogły być rozgrywane żadne imprezy sportowe. Uważam, że nie powinniśmy porządkować, ani policja, nikt nie potrafi ich poskrobić. Dlatego jeszcze raz powtarzam, to powinno się toczyć, powinno się wytłumić te antagonizmy. Myślę, że czas jest najlepszym lekarstwem, a ten czas w tej chwili tutaj jest, bo w tej chwili przerwanie mogłoby stworzyć polskie hejzel. A wiemy, że na świeżej krwi, która była na stadionie w Brukseli, także mecz grano. Pół świata to potępiło, ale doszli wszyscy do takiego zdania, że jednak lepiej poświęcić tą grupę ludzi, imię powiedzmy tej, która mogłaby jeszcze odnieść różnego rodzaju dolegliwości, mieć rany, zginąć. Asystentami są Kazimierz Dziubczyński. Teraz bardziej zdecydowana akcja służb policyjnych. Dochodzi do starć z kibicami. To smutne obrazki. Tymczasem Wisła wykonuje rzut rożny. Widowiskiem piłkarskim pozbawionym oprawy, a więc widowni. Uruchomiono armatki wodne. Następuje pacyfikacja sektora krakowskiej Wisły. Zainteresowania przebiegiem meczu. Jedynym zespołem, który w rundzie wiosennej nie przegrał meczu. Zdobyli bramkę, prowadzą 1-0. Dla obydwu zespołów wygrana w tym meczu. Włodarczyk, Węgrzyn. Że w bramce ruchu stoi Waldemar Grzanka, ale Mirosław Drescher, Darczyk, Zając, Adamczyk, który ma za zadanie opiekowanie się śrutwą. Smutne obrazki z wydarzeń na trybunach. Grup. I akcja Wisły, która może przynieść wyrównanie. Nie było podania. Kulawik zdecydował się na strzał i Grzanka świetnie obronił. Nareszcie znalazł się jakiś negocjator, który próbuje uspokoić tę całą sytuację. No przydałaby się jakaś doza rozsądku, aby opanować tę sytuację na sektorze zajmowanym przez sympatyków Białej Gwiazdy. Ale płonne nadzieje, jak Państwo widzą. Pseudo bohaterów nie brakuje. Za te niecenzuralne okrzyki, ale to są okrzyki z ławek trenerskich. Twórcą sukcesu. Rzut wolny dla krakowskiej. Grają prostymi środkami, blokują. Baszczyński.